Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu mamy czwartek, to 8 dzień listopada 2018 roku. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy na antenie Tyflo Radia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość po raz pierwszy na naszej antenie, Michał Borowski. Witaj, Michale. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy przede wszystkim. Dziś będzie temat dźwiękowy, temat poświęcony urządzeniu, jakie posiadasz, a jest to wieża firmy Panasonic o symbolu AK750. Wieża, którą zaprezentujesz już za moment, od razu dodajmy, że no w pewnym ograniczonym stopniu, bo okazało się, że złośliwość przedmiotów martwych i wszelkiego rodzaju prawa Murphy'ego dają o sobie znać. I dziś coś tam padło, prawda? No niestety, zdarzyła się taka przykra niespodzianka, że akurat padła zmieniarka na płyty, z czego odtwarzacz CD nie zostanie zaprezentowany, bo po prostu jak na złość się zaciął i raz, że nie oddaje płyt, dwa, że po prostu nie działa przez to. No tak, niestety, taka przykra sytuacja, ale przynajmniej coś tak. o tej wieży opowiesz o jej wyglądzie, opowiesz o jej możliwościach. Ja przypomnę jeszcze tylko tym, którzy być może z nami są po raz pierwszy, że audycja, jeżeli słuchacie jej na żywo, a nie ze strony Tyflo Podcastu, to ma formę interaktywną i na wasze telefony, głosy, komentarze, pytania czekamy. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, to śmiało. Michale, pierwsze moje pytanie, jeżeli chodzi o tę wieżę. Czy to jest produkt jeszcze dostępny na takim rynku pierwszego obiegu, czy tylko z obiegu drugiego, czyli na rynku wtórnym możemy ją sobie kupić? Czyli innymi słowy, nówkę czy używkę możemy sobie sprawić? Nie jest już dostępny od kilku lat, bodajże od roku 2012, jeżeli mnie pamięć nie myli. Rozumiem. Hub sprzedawany był bodajże od 2008. Ja mój egzemplarz zakupiłem w 2009 i mam go 9 lat, można powiedzieć. Czy ta wieża to jest jakaś taka mini wieża, mikro wieża, czy to jest pełnowymiarowy sprzęt? To jest mini wieża w konfiguracji 2.1. Tutaj mamy dwa głośniki plus subwoofer. Mamy głośniki o mocy 2 razy po 110 W plus subwoofer 220 W. Mhm. Czyli taka już wieża, która jakiś tam dźwięk z siebie daje, jakąś imprezę można nagłośnić, tak? Domową. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Już raczej troszkę lepszy sprzęt. Rozumiem. To w takim razie, to skoro powiedziałeś, że to jest mini wieża, to znaczy, że to jest jednolita konstrukcja, tak? To jest jeden sprzęt i głośniki są tylko osobno. Tak. Dobrze. To co mamy w tej wieży w ogóle? Co mamy w tej wieży? Mamy odtwarzacz CD niestety nie działający na 5 płyt z możliwością odtwarzania MP3. Mamy radio z tunerem cyfrowym z RDS-em. Możemy zaprogramować 40 stacji. Niestety radia też nie pokażę z racji tego, że jestem praktycznie po remoncie domu jeszcze i nie mam wszystkiego podłączonego. Jeszcze radia nie mam podłączonego, a mam antenę na dachu, także no tylko mogę opowiedzieć, że jest tutaj radio z syntezą cyfrową i możemy zaprogramować 40 stacji, do tego mamy RDS. Z syntezą cyfrową, ale to nie znaczy, że odbiera radio cyfrowe. DAB Plus sobie nie posłuchamy. Nie. To tylko jest wyszukiwanie cyfrowe kanałów i programowanie, ale to nie znaczy, że odbiera DAB, nie. Czy jakieś inne zakresy oprócz fal ultrakrótkich możemy tu odbierać? Jakieś średnie, długie, krótkie, czy tylko FM? Tylko FM i krótkie, z tego co pamiętam.
Rozumiem. No dobrze, mamy radio, mamy płyty. Oraz mamy złącze USB do podpięcia pendrive'a. Mamy magnetofon jednokasetowy z miękką mechaniką. Mamy port muzyczny do podłączenia praktycznie wszystkiego, czego, co sobie wymarzymy, poprzez mini jack, niestety. Mhm, czyli możemy sobie to podpiąć na przykład odtwarzacz MP3 albo na przykład naszego iPhone'a, albo jeżeli mamy oczywiście. Jeżeli mamy wyjście słuchawkowe jeszcze, bo jak nie, to jakąś przejściówką się trzeba będzie bawić, czy telefon z Androidem też mamy. Tak. Standardowe. Właśnie, standardowe, mały czy duży jack, bo to różnie jest. Mały jack, standardowy jack, może tak powiem, bo z jackami to było tak, że był duży jack, był standardowy jack i był jeszcze mniejszy jack. Tutaj jest standardowy jack 3,5 mm. Mm-hmm. No tak, czyli ten właśnie taki popularnie określany mały jack. Tak. 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 Dobrze. Wspomniałeś o tym, że magnetofon ma miękką mechanikę. Co to oznacza w praktyce? No, w praktyce oznacza to, że nie jest sterowany w ten sposób, jak większość magnetofonów takich zwykłych, w sensie, że wciskamy bezpośrednio przyciski, które się, jakby to wytłumaczyć, żeby wciskają się całe przyciski, tylko... Tylko jest sterowane jakby elektronicznie, tak? Sterowane elektronicznie. Możemy tutaj równie dobrze sterować z pilota, jak i z samej wieży. I to jest wszystko sterowane elektronicznie, tak jak powiedziałeś. Rozumiem. Jeżeli chodzi o podłączanie głośników, to w jaki sposób to robimy? To jest na jakieś zaciski, czy na jakieś złącza? Jak to wygląda? Akurat w tym modelu kolumny są na takie szerokie zaciski, takie w podobie, jak kiedyś miały telefony bodajże Motorola i Sony Ericssona, takie szerokie, coś w tym stylu. A subwoofer jest podłączany na zacisk z podobną końcówką, jak końcówka od przewodu Ethernet. Rozumiem. Tylko węższe. Mm-hmm. A co z anteną? Jakieś specjalne złącze jest nam potrzebne? Musimy sobie jakoś ten przewód zarobić, czy raczej standardowo? Standardowe, okrągłe, grube wejście, takie jak do telewizora, tylko odwrotnie, do telewizora idzie. Chwileczkę, żeby tutaj nie pomylić. Tak, tutaj do wieży wchodzi z bolcem, do telewizora wchodzi z dziurką. Rozumiem. No dobrze. A tak to wejście jest takie samo, tylko odwrotna po prostu kolejność. Czy razem z wieżą dostajemy jakiś chociaż jakąś namiastkę anteny, czy to po prostu... Dostajemy jakąś taką antenkę FM plastikową, zwykły drucik, ale ja tego już nawet nie mam, także... Zresztą to i tak działało bardzo, bardzo średnio. No tak, zresztą zazwyczaj właśnie te antenki, które są dołączane, to niewielkie, pozwalają nam na niewielkie uzyskanie jakichś tam najbliższych stacji ewentualnie. Możemy sobie posłuchać. Dokładnie. Dobrze, no to w takim razie teraz przejdźmy do samego opisu urządzenia. Gdybyś mógł opowiedzieć, jak to w ogóle wygląda, jakie mamy przyciski, może na dobry początek sam panel wieży jako takiej, a potem jeszcze ewentualnie do pilota przejdziemy. Jasne. Wieża jest wielkości takiej standardowej mini wieży z tych przykładowo starszych, może troszkę niższa jest, aczkolwiek jest szersza, jest szerokości wieży takiej dwukasetowej, mimo że tu jest jeden dek, to jest szeroka jak na wieżę jednokasetową. Może ze względu na tę zmieniarkę pięciopłytową? Możliwe. Cała wieża jest metalowa. Oprócz przedniego panelu, tak, to cała wieża jest metalowa. Na przednim panelu mamy od góry ową zmieniarkę zaślepioną
plastikową klapką idąc od samej góry. Idąc w dół mamy wyświetlacz. Jest raczej całkiem płaski, nie jest wybrzuszony jak w starszych konstrukcjach tego typu. Jest to całkowicie płaski jest ten panel generalnie. Idąc w dół mamy po środku potencjometr w formie kółka. Co ten dalej, potencjometr mamy... robi? To jest regulacja głośności czy coś innego? Tylko ścisza i podgłaśnia. Mhm. Tylko ścisza i podgłaśnia to jest w formie pokrętła i nic więcej właściwie nie robi. Jasne. Dalej mamy idąc od lewej strony koło potencjometra przyciski Music Port i Tuner. Dwa okrągłe przyciski, zaraz obok potencjometra po lewej stronie. Dalej idąc w prawą stronę mamy przyciski Tape oraz CD. Też okrągłe, ale są wykropkowane. Nie wiem dlaczego, ale są oznaczone te przyciski. I teraz tak, idąc od lewej strony wieży, od samej lewej strony przodu, mamy szereg przycisków i tu jest tak. CD, dwa przyciski CD Change. Pierwszy to jest do otwierania poszczególnej płyty, która akurat jest odczytywana. Drugi jest do otwierania całej zmieniarki wszystkich płyt oraz do wkładania poszczególnej płyty na daną tackę, bo tu jest zmieniarka tackowa. Jest to 5 tacek otwieranych. Aha, czyli to możemy to sobie na przykład jakąś płytę w danym momencie na przykład wyjąć, tak? Jeżeli nie jest ona odtwarzana, tak? Bez obawy o to, że nam coś się zatrzyma w odtwarzaniu aktualnej płyty, tak? Zgadza się. Tylko do tego trzeba otworzyć ten drugi przycisk, by się otworzyły pozostałe tacki bez odtwarzanej płyty. Bo jeżeli wciśniemy pierwszy, to otworzy się tylko płyta, która jest odtwarzana. W ten sposób to działa. Rozumiem. I te tacki są jakby umieszczone obok siebie, czy to jest w formie jakiegoś takiego... Nie. Jedna na drugiej. Aha, w ten sposób. W ten sposób, tak. Rozumiem. No dobrze, to co mamy dalej? Dalej mamy, bo tu są te trzy przyciski od lewej, właśnie dwa do zmieniarki CD Change. Następny to jest Open Close do otwierania bezpośredniego całej zmieniarki. Dalej mamy małą przerwę, jest przycisk Power. Następnie mamy Music Port, złącze Music Port. Dalej chwila przerwy przycisk USB. Następnie złącze USB i po lewej stronie już nie mamy właściwie nic. Dalej idąc z prawej strony mamy przyciski tape oraz CD wykropkowane. I idąc centralnie na prawą stronę mamy 5 przycisków do zmienienia płyt. To jest pierwszy CD1, CD2, CD3, CD4, CD5. Dalej mamy złącze słuchawkowe. I tutaj po prawej stronie to by było tyle. Idąc w dół mamy szereg przycisków ułożonych obok siebie. Są ułożone w taki pasek i tutaj jest tak, pierwszy od prawej to jest eject do otwierania magnetofonu, dalej jest stop, następny to jest poziom głośności subwoofera, tutaj są trzy poziomy, minimalny, średni i mocny, następnie jest podbicie basu w heavy bass, następnie jest equalizer z 8 zaprogramowanymi ustawieniami.
Następny przycisk to mode. To jest głównie do pokazywania demonstracji samej wieży na wyświetlaczu. Jak jest w trybie czuwania, to tutaj pokazują się wszystkie funkcje, jakie posiada, jak się włączy tą funkcję. I ostatni to jest nagrywanie. Nagrywanie na kasetę. Tak, nagrywanie na kasetę i tutaj przepraszam jeszcze bardzo. Mamy taki przycisk podwójny, taką strzałkę góra-dół i to jest do przewijania oraz przełączania piosenek, dajmy na to na płycie albo na funkcji USB. A czy ta wieża ma, jeżeli chodzi o magnetofon, jakieś wykrywanie przerw, że możemy sobie na przykład przesunąć do następnej piosenki? Tak, posiada funkcję TPS, jak najbardziej. A no to też jest dosyć fajna sprawa, szczególnie jeżeli ktoś ma... Aczkolwiek nie posiada autorewersu, bo to już jest jeden z ostatnich modeli sprzedawanych z magnetofonem i byłoby chyba troszkę dziwnym, jakby był w ostatnich modelach autorewers, aczkolwiek może się zdarzały, nie wiem. W każdym razie tutaj już autorewersu nie ma. Rozumiem. A i też ma tylko jakby jedną głowicę, tak, do odtwarzania, że nie ma takiej opcji, żebyśmy sobie mogli tam, powiedzmy, jeżeli chcemy posłać z drugiej strony, zawsze musimy zmienić tę kasetę. Musimy przekręcić ją na drugą stronę. Tu jest jedna głowica odtwarzająco-nagrywająca, odtwarzająco-kasująca. Rozumiem. No dobrze, czy mamy jeszcze jakieś przyciski? Coś jeszcze do sterowania tą wieżą? Nie, na samej jednostce nie ma nic. Na pilocie jest tego więcej. Dobrze, no to może przejdźmy do pilota. Co my tu mamy? Idąc od góry, mamy w pierwszym rzędzie przycisków, to mamy idąc od strony prawej. Tak, mamy power, clock, sleep, timer. Tutaj timer służy jako budzik, możemy sobie nawet ustawiać czas nagrywania oraz źródła dźwięku, tak jak to było przykładowo w magnetowidach. Tu jest szereg opcji właśnie do tego. To jest dla nas generalnie niedostępne. Chyba, że ktoś bardzo pamięciowo się tego wszystkiego nauczy, no, chyba, tak? Chyba, że tak. Dodam tylko, że power się wyróżnia, jest przyciskiem małym, okrągłym, a reszta z tych przycisków to są jakby takie małe prostokąciki ułożone w pasek. Rozumiem. Poziomy. Drugi rząd. Tu mamy CD change do zmieniania płyt. I dalej mamy pierwsza płyta, druga. Te przyciski służą do zmieniarki do poszczególnych płyt, jak i do oprogramowania piosenek, jak i do programowania stacji radiowych. I tu są tak, 1, 2, 3, w następnym rzędzie 4, 5, 6. I tutaj 7, 8, 9 i 0. I tu mamy tak. Mamy jeszcze przycisk mode do włączania różnych funkcji typu odtwarzanie losowe, programowanie. Mamy shuffle, bezpośredni przycisk odtwarzania losowego i ostatni jakby z prawej strony z tych małych przycisków to jest music port. Wiadomo do czego. Do włączania portu muzycznego. Portu muzycznego, czyli masz na myśli to gniazdko mini jack, nie USB, tylko mini jack, tak? Tak, tak. Czyli USB, bo USB i te, możemy sobie... I te przyciski są jednolite, prostokątne, te, o których wspominałem właśnie, CD change, mode, shuffle oraz music port, są ułożone poziomo
według siebie i są prostokątne, są po prostu ułożone jeden pod drugim. Rozumiem. To ja tak jeszcze dopytam. USB możemy również uruchomić z pilota, tak? Bo tam, jak dobrze pamiętam, to tak, mówiłeś, że jasne. Był jakiś dedykowany przycisk do tego, a nie wspomniałeś o tym tutaj, więc dlatego tylko pytam. Jasne. Mhm. Jasne. No to idziemy dalej. Dalej mamy szereg dużych przycisków. I tutaj idąc, one są wszystkie tak jakby ułożone po środku. I tutaj mamy, idąc od góry, CD, po środku mamy stop, na dole mamy USB i idąc po prawej i po lewej mamy, tuner, po lewej tape, magnetofon. Idąc w dół mamy volume, dwa przyciski, służące jako potencjometr, no, ciszej, głośniej. Następnie mamy idąc w dół szereg przycisków. One są ułożone w trzech liniach po cztery przyciski. I w trzech rzędach. I idąc od prawej strony mamy w pierwszym rzędzie przechodzenie po folderach, następnie przechodzenie po poszczególnych utworach na płycie, dajmy na to, oraz przewijanie kasety. To są te same przyciski służące jako przewijanie kasety oraz przechodzenie po utworach na płycie. Następnie mamy przechodzenie po folderach, jeszcze dopytam, możliwe jest zarówno w przypadku płyty CD, która jest zapełniona MP3-kami, jak i w przypadku USB. Tak, jasne. Okay. Jasne. W następnym rzędzie mamy Enter. Następny. Tak, demo to tutaj się włącza właśnie funkcję demonstracji wieży. Dalej mamy equalizer manualny, bo tutaj też jest taka opcja, że możemy w częstotliwości ustawiać tak jak chcemy, prócz zaprogramowanych. I repeat do powtarzania utworów. Co do tego equalizera, jak rozumiem, to jest taka wartość dodana na pilocie, bo z jednostki tego nie zrobimy. Tak, dokładnie tak. Okej. I w ostatnim rzędzie mamy głośność subwoofera, podbicie basu heavy bass, equalizer, presety zaprogramowane oraz muting do wyciszania całkowicie dźwięku. Rozumiem. No to całkiem sporo przycisków na tym pilocie. To jest duże urządzenie? Pilot? Tak. Czy duży? Nie, raczej średniej wielkości, aczkolwiek widziałem mniejsze, ale widziałem też dużo większe. No tak, bo to różnie rzeczywiście z tym jest, ale rzeczywiście no, przycisków ilość dość imponująca. Na jakie baterie jest ten pilot? Na standardowe paluszki AA, dwie sztuki. Ile tak z twoich obserwacji jest w stanie działać? Pilot? Tak. No przez ten czas, co ja, jak ja posiadam ten sprzęt, to dopiero drugie baterie są. Tak. No to rzeczywiście. Długo. To myślę, że dość długo. Dobrze, Michale, to tak. Co w takim razie... Zbliżamy się do tego pytania praktycznego. To co w takim razie jesteś w stanie zaprezentować dziś dla naszych słuchaczy, tak praktycznie, jak ta wieża pracuje? Jestem w stanie zaprezentować działanie pendrive'a. Mogę zaprezentować, jeżeli to w ogóle wychwyci, a mam nadzieję, że tak, equalizer.
No tu może być z tym różnie, no ale przynajmniej coś spróbujmy pokazać. Mogę zaprezentować magnetofon, aczkolwiek gra lekko wolniej. Mhm. Bo tak jak mówiłem, nie był używany kilka lat. Rozumiem. Ale działa, generalnie działa. Po prostu no dobrze. Trzeba wyregulować. To co na dobry początek, USB? Jasne. Już włączam. Może jakbym mógł Cię prosić, żebyś opowiadał naszym słuchaczom, co robisz w tym momencie, bo to też może być przydatne, jeżeli ktoś się znajdzie w posiadaniu teraz, w takiej wieży. Teraz włączam USB i czekamy, aż wczyta się pendrive. To jak rozumiem, jest uzależnione od pojemności, tak? Ten czas oczekiwania. Od pojemności, aczkolwiek teraz mamy, to jest jedyny pendrive, jaki mam, on jest dosyć wolny. To jest taka ciekawostka, że tworzy... O, działa. No i rzeczywiście nam gra. Gra dość intensywnie. Tak. Tu je przełączam. Aha. No i ten bas jest rzeczywiście dość mocno słyszalny. Widać, że tam subwoofer jakiś tak. mamy. W tym momencie zapytam, czy jakieś podbicie basu jest włączone, czy nie? Tak, jest podbicie basu włączone. Mogę równie dobrze teraz pokazać na wyłączonym, jak to No da. Właśnie. Będzie, myślę, że już dość chwileczkę. Ciekawe. Teraz jest wyłączone. Aha. Szczerze mówiąc, i tak dość mocno ten bas jest słyszalny. Rzeczywiście troszkę mniej od tego, co pokazywałeś przed momentem, ale no jednak jest nadal słyszalny. No ale no, z racji na subwoofer to podejrzewam, ma to miejsce. Tak, głównie tak. Dokładnie. Aczkolwiek same głośniki też dają radę. Tak. No, chwilkę trzeba tam poczekać, żeby się jeden utwór na drugi przełączył, kiedy przesuwałeś. Takie moje pytanie, jakie formaty plików są odtwarzane nie. Na USB? Ja przesunąłem to kilka utworów, a poza tym, no, tak jak mówię, to nie jest jakby wina wieży w tym momencie, tylko pendrive jest bardzo słaby. Rozumiem. Tak, a jakie formaty plików są odtwarzane oprócz MP3-ek, czy tylko MP3-ki? WMA. Jeszcze WMA. A czyste wavy? Nie patrzyłem, aczkolwiek bym musiał to sprawdzić, nie powiem teraz na 100%. Całkiem możliwe, że są odtwarzane, bo no, tak naprawdę to nie powinno być żadnego tam większego problemu dla producentów wieży, żeby akurat Wave'a zaimplementować odtwarzanie takiego nieskompresowanego pliku audio. Więc tak sprawuje się USB. Tu żadnych opcji takich, żeby na przykład ustawić sobie jakieś przechodzenie utworów jeden w drugi, takich gadżetów nie ma. To po prostu odtwarza bez jakichś przejść. Nie mamy niestety żadnego miksowania zresztą. Szczerze mówiąc, zdziwiłbym się, jakbym w sprzęcie tego typu znalazł takie opcje. No, czasem w różnych sprzętach różne rzeczy można znaleźć, dlatego pytam. A powiedz mi, jak z przewijaniem, jeżeli jesteśmy w trakcie jakiegoś utworu, to czy mamy możliwość jego przewijania także na USB? Nie, na USB niestety nie mamy takiej możliwości. Nie wiem dlaczego. Ale nie ma. Okay. Ale nie mamy możliwości przewijania. Dobrze, więc... Tylko na CD... Mhm. I na magnetofonie. Na CD, tak i na MP, tak. Mhm, jasne. No dobrze, to w takim razie może jeszcze, czy coś a propos USB, no więcej nie bardzo, chyba da się pokazać. Znaczy, tutaj ciekawostka jest taka, że on sobie ustawia, jak wyłączymy wieżę, to on sobie robi zakładkę, gdzie skończyliśmy.
A no widzisz, na tego... to jest dobra rzecz, na przykład do słuchania książek. On to robi z automatu. Z automatu jak wyłączymy, w CD też jest taka możliwość, ale to sobie trzeba włączyć na pilocie. Tam w tych opcjach programowania i innych rzeczy. A jeżeli mamy na USB, to dzieje się to automatycznie. To tu właśnie Wacław Rosa ostatnio pokazywał jeden ze sprzętów audio, właśnie taką mikrowieżę dość budżetową. Właśnie o cenę cię jeszcze nie zapytałem, ale tutaj, to za chwilę. Tutaj pokażę, ja ją wyłączę całkiem teraz. Swoją drogą długo trwa proces właśnie takiego wyłączania, włączania? Nie, 5 sekund. Okej. Okay. Teraz włączam i się będzie wczytywało USB. Mhm. Będzie się wczytywała zawartość USB z pendrive'a. No to czekamy. I on w tym momencie, kiedy się wczyta, automatycznie zacznie grać dalej? Czy musisz coś zrobić, tak, żeby zaczęło grać? Nie. No to czekamy. Power. O, i gra. Istotnie gra. Właśnie. Tak. No dobrze, więc to mamy. To co, może jeszcze magnetofon w takim razie? Jasne. Magnetofon działa w ten sposób, że tutaj wciskamy tape i on od razu zaczyna odtwarzać. Nie wciskamy później żadnego play, nic takiego, tylko bezpośrednio jak wciśniemy tape, on zaczyna odtwarzać. W tym modelu tak akurat jest. Okej. Okay. Dobrze. I gra rzeczywiście całkiem ładnie. Słucham? Mówię, że gra rzeczywiście całkiem ładnie, ten magnetofon. Gra całkiem ładnie, aczkolwiek no, obroty są jednak spowolnione, ale nie ma tutaj żadnego przeciągania, żadnego jeżdżenia, żadnego mielenia taśmy, niczego takiego. Może jeszcze pokażę, jak działa tutaj ten TPS. Okej. Okay. Teraz włączam i będę przewijał... Przepraszam. W taki sposób, by... został zagrany utwór od początku. To trzeba nacisnąć tape i przewijanie, nie naciskając stopu, tylko bezpośrednio przewijanie nacisnąć w tył, dajmy na to, albo w przód. O! Chyba... Teraz przewija. Przy okazji zapytam, jakieś typy zapisu dźwięku, typu jakieś, nie wiem, Dolby B, Dolby C, jest to w stanie odtwarzać, nagrywać? Nie, aczkolwiek nagrywa całkiem dobrze. Mhm. A właśnie, skoro już... Nie ma tu jakichś szumów, ani niczego takiego. Skoro już o tym mowa, nie ma tu wejścia w tej wieży, bo nie wspomniałeś, ale zapytam dla porządku. Jakiegoś wejścia mikrofonowego nie ma tutaj? Nie. Nie można zrobić czegoś takiego, że na przykład podłączyć mikrofon i tam powiedzmy jeszcze dograć swój głos, to nie. Możemy nagrywać z kompaktu, możemy nagrywać z USB i z radia, tak? Możemy nagrywać z kompaktu, możemy nagrywać z USB, z radia oraz z podłączonego danego urządzenia pod port MusicPort. Rozumiem. No więc też słyszeliśmy, jak działa magnetofon, słyszeliśmy, że z wyszukiwaniem piosenek radzi sobie również... Michale, no właśnie, jeszcze o cenę zapytam, bo to jest, myślę, że ważna rzecz, jeżeli ktoś by chciał sobie sprawić taki sprzęt. No podejrzewam, że kwestia modeli bardziej używanych niż nowych, tak jak wspomniałeś, to już jest produkt, który kilka lat ma na liczniku. To ile trzeba by było tak mniej więcej zapłacić? Tak jak patrzyłem, używane, jeśli już się pojawią, to tak stoją w zależności od stanu, od 400 do 600-700 zł nawet. Mhm. Różnie to z tym bywa. Ja za moją, jako nową, dałem 1400 zł mniej więcej. Rozumiem. Aczkolwiek,
aczkolwiek wcześniej była jeszcze droższa, tak jak patrzyłem. Jej cena startowa to chyba była 1600. No to rzeczywiście, no już kilka stówek trzeba było na to wydać, ale przez tyle lat to chyba zadowolony byłeś z posiadania tej wieży. Teraz coś no, zaczęło. Byłem zadowolony do dzisiaj byłem zadowolony. No właśnie, przed audycją. Się zestresowała, słuchaj, przed audycją po prostu. No najwidoczniej tak. Najwidoczniej nie chciałaby ją pokazywać. Dokładnie, wstydliwa. Jeszcze co do głośników. No właśnie. Jeszcze co do głośników, bo tak właśnie rozmawialiśmy. Głośniki są w systemie trzydrożnym. Mamy osobne głośniki średniotonowe, niskotonowe plus te malutkie syczki wysokotonowe. Rozumiem. I no, same głośniki są zrobione generalnie tak sobie, mimo tego, że dobrze grają, to ich wykonanie jednak moim zdaniem pozostawia troszkę do życzenia. Ale co w tym wykonaniu jest nie tak? Jak i głośniki średniotonowe i wysokotonowe są po prostu zaślepione takimi plastikowymi gwizdkami tylko. Jakby się uprzeć, to je normalnie widać, jest tutaj dziura i widać te głośniki. Rozumiem. Są tak jakby półotwarte. No nie wygląda to za fajnie moim zdaniem. No tak, można by było lepiej. Ale widziałem głośniki całkowicie otwarte w innych wieżach. Włącznie z niskotonowymi także. Też płakać nie mogę. No tak. Tu jest chociaż o tyle dobrze zrobione, że coś tam jednak jest zakryte. Basowe są zakryte metalową maskownicą, której zdjąć nie można. A same głośniki są z przodu plastikowe, a cały bok i tył jest z płyty MDF zrobiona. Rozumiem. I to się tyczy też subwoofera? Tak. W subwooferze mamy jeden głośnik. Aha. Ale tak. Tak, ale właśnie chodzi mi o to, czy też jest tam maskownica gdzieś tam, czy nie tak, ma? Tak, jest metalowa maskownica również, aczkolwiek jest większa i grubsza niż w samych głośnikach. Okej. No to dobrze. To czy coś jeszcze chciałbyś dodać do informacji na temat tego sprzętu? Coś, na co nasi słuchacze, jeżeli kiedyś wejdą w jego posiadanie, warto, żeby na coś zwracali uwagę, może jakieś szczególne kwestie? Poza tym, że od startu jest włączona funkcja demo i wieża, mimo tego, że ją wyłączymy, się nie wyłączy, tylko będzie w trybie czuwania, to tak trzeba sobie to wyłączyć po zakupie, jeżeli komuś by się dało upolować jakimś cudem nowy sprzęt, aczkolwiek no, bywają różne okazje i nie takie rzeczy można zdobyć. No jasne, że tak. Allegro wiecznie żywe i podobne portale. Trzeba to demo, ten mode przytrzymać, ten znajdujący się na wieży i to się wtedy ta funkcja się wyłączy. Bo ten tryb demo to po prostu jest kwestia taka, że nie, że jest coś tam odgrywane albo coś, tylko po prostu, że się pojawiają jakieś informacje tutaj, na wyświetlaczu. Tylko właśnie raz, że pobiera wieża energię, jest cały czas włączona i pokazują się na wyświetlaczu funkcje całego sprzętu, jakie posiada w ten sposób. Rozumiem. Typu CD, tuner, tape, clock, okay. USB. Różne inne rzeczy. To się pokazuje losowo. Nawet włączę, pokazuje, jakie tryby posiada equalizer. Właśnie o tym powiedziałem. Tylko czy to jest istotne? No myślę, posiada że dla kogoś może być. Bo o presetach mówiłeś, ale jak to jest z tym ustawianiem ręcznym? Czy to dla nas jest w ogóle dostępne? Tak, jest dla nas dostępne. Po prostu naciskamy ten przycisk na pilocie Manual EQ i chodzimy tymi strzałkami, tymi przyciskami do przełączania piosenek lub przewijania kasety czy strojenia radia. To również służy do tego, jeżeli wciśniemy Manual EQ i chodzimy tymi przyciskami, to zmieniamy częstotliwości
tonów niskich, naciśniemy na drugi raz manual, to mamy tony średnie i trzeci raz tony wysokie. Czyli ten korektor jest trzypasmowy. Tak. Okej. Okay. No to też myślę, że warto wiedzieć, jeżeli ktoś chciałby tam poeksperymentować sobie z brzmieniem i własnoręcznie coś ukręcić. Jakiś uśmiech dyskoteki sobie zrobić na przykład. Tak. No dobrze, to w takim razie wygląda na to, że to by było na tyle. Przypomnę, Panasonic SC-AK750, tak? Tak, zgadza się. Jeszcze tylko przypomnę, czy przypomnę, powiem, bo nie o tych presetach equalizera, jakby kogoś interesowało. Co tam mamy konkretnie, tak? 8 presetów, tak. I tutaj mamy takie ustawienia: flat, heavy, clear, soft, vocal, disco, live, hall. Z twojego doświadczenia jakoś to się przekłada na faktycznie typy muzyki do odtwarzania, czy masz jakiś taki swój ulubiony? Szczerze mówiąc, najlepiej gra mimo wszystko na flat. Na heavy. A, heavy. Tak, na heavy mimo wszystko gra najlepiej. Dodatkowo na trybach disco, live i hall ten dźwięk jest taki bardziej, bym powiedział, przestrzenny. I z tych przestrzennych na disco gra mimo wszystko najlepiej. Mhm. Na flat gra po prostu dobrze gra, ale za płasko mimo wszystko. Jednak ten dźwięk nie jest podkręcony. No tak, no a skoro mamy możliwości, żeby tu coś podbić i skoro mamy jeszcze subwoofer, no to czemuż by z niego nie skorzystać? Z ciekawości tej opcji heavy bass, jak dobrze pamiętam, to używasz? Tak? Czy to jest za mocne już, tak na co dzień? Nie jest za mocne. Po prostu wystarczy ściszyć i jak ściszymy, to gra wtedy bardzo dobrze. Rozumiem. No dobrze. Dodatkowo subwoofer można całkowicie wyłączyć na minimum albo ustawić sobie średnie ustawienia i będzie okej. I będzie okej. Dobrze, to w takim razie tak. Bardzo Ci dziękuję. No, to też w zależności co kto lubi, tak? No tak, bo jedni będą preferować, żeby im to wszystko grało jakoś równo, inni inaczej, no ale to już jeżeli nasi słuchacze znajdą się w posiadaniu takiego sprzętu, to po prostu będą wiedzieli, co z tym zrobić. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za udział w dzisiejszej audycji. Ja jeszcze raz przypomnę. Kłaniam się. Panasonic SC AK750. To jest urządzenie, jakie dziś na antenie Tyfloradia prezentował Michał Borowski. I ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.